TikTok jest niesamowity. Są filmy, które można oglądać bez końca. Szczególnie, gdy jest się w laboratorium TikToka, żeby je odtwarzać. O, obiad! Ale mnie suszy! Jak mam niby ją otworzyć z takimi paznokciami? Dawaj, otwieraj się! Musi być jakiś sposób. O nie! Nie, złamałam paznokieć! Normalnie masakra! Nieźle się załatwiłaś. Ale obie wiemy, że nie da się otworzyć puszki tak długimi paznokciami. Tak już niestety jest. Przykro mi. Wow, patrz na ten filmik z TikToka. Puszka otwarta. Otworzył ją nie używając rąk. Myślisz, Betty, o tym samym co ja? Bierz puszkę, ja wezmę swoje pałeczki. Aha, czyli musimy tak nią trzeć dookoła puszki, jak w filmiku. O, otworzyła się! Nie wierzę, że to działa! W końcu mogę się napić! Ale ekstra! Ciekawe, czego jeszcze się dowiemy z TikToka. Czekaj, zamiast sprawdzać to tutaj, przenieśmy się w lepsze miejsce! Tak jest! Jesteśmy w laboratorium TikToka! Zaczynamy! Tylko dokończę kole. Bella? Czujesz to? Na pewno dochodzi stąd, chyba. O, Bella, to twój zapach? Nie, to nie ja. Szukaj dalej. Nie tutaj. O, Betty chyba ma rację. To coś musi być blisko. Ha! Popcorn! Skąd on się tu wziął? Czy to ważne? Popcorn! Ale był dobry. Super! Zostało kilka surowych nasion. Smuteczek. Mam ochotę na więcej. Czekaj, może jest sposób na przygotowanie ich. Wiedziałam, że TikTok tu pomoże. Spójrz, wsypała je do gofrownicy. Okej, musimy tego spróbować. Tada! Znalazłam gofrownicę. Nie, jest stanowczo za mała. Ta gofrownica będzie lepsza. Okej, wsypujemy nasiona. A teraz przygrzewamy. O, myślałam, że pyknął. To na pewno działa? Lepiej sprawdźmy. O, dostałam! Popcorn atakuje! A, kryć się! Jedzenie atakuje! Dostałam! To chyba koniec. Kto by pomyślał, że to takie niebezpieczne? Ale było warto. Mamy popcorn! O, uwielbiam pieczonego kurczaka. Ja też. Nie ma nic lepszego. Zajadamy. Kurczakowo-skrzydełkowa perfekcja. Wtapiamy kły. Wow, Betty w ogóle się nie hamuje. Imponujące. I beczko przerażające. Ja zjem swoje normalnie. Następne skrzydełko. Musi być łatwiejszy sposób jedzenia. Wiem. Sprawdźmy TikToka. Wow, to można wyciągnąć kostki? Ale ekstra. Muszę spróbować. Dobra. Najpierw kręciła, a potem wyjęła. Pierwsza wyszła. Teraz druga. Znacznie łatwiejsze do jedzenia. I o wiele mniej zabrudzeń. Co? Jak ona to zrobiła? Też tak chcę. Trochę się upaćkałam. Ale kubek pełny kurczaka był tego wart. Ach, strasznie tu gorąco.
Będziesz kochana i przyniesiesz mi coś do picia? O, wzięłaś cały dzbanek. Jesteś kochana. Aha, czyli to dla ciebie. To ja miałam się napić. W sumie mam pewien szatański pomysł. Tylko szybciutko sprawdzę TikToka. Okej, to powinno zadziałać. Betty, daj mi szklankę na chwilę. Pokażę ci coś. Długo ci to zajmie? Naprawdę chce mi się pić. Dobra. Patrz uważnie. Obracamy i voilà! Co? Jak to w ogóle możliwe? Proszę, przyjrzyj się z bliska. Jakim cudem się nie wylewa? Cała jestem mokra! Bella, to wcale nie było śmieszne. Mówiłaś, że chciałaś się napić wody. Wracaj! W życiu nie uwierzysz, jak mi odpowiedziała. Była tak zarozumiała, że nie chciało mi się jej O, do czego to służy? Nie jestem pewna. To chyba do ust. Nie wkładaj tego do gęby! Nawet nie wiesz, co to! Czekaj, TikTok tu pomoże. O, ale ekstra! Przy pomocy palety możemy zrobić dowolny kolor. Tak, matko, ale to będzie fajne! Dobra, czas na naukę. Make-upową naukę. Podaj paletę kolorów. Tak, ta się nada idealnie. Nóż? Uważaj, jest ostry. To tylko plastik, ale miło, że się martwisz. Na początek trujący bluszcz. Poskrobię trochę z wierzchu. Betty, czoło. Dziękuję. Jeszcze trochę. Dobrze. Tyle wystarczy. Odkręcamy pojemnik i zgarniamy proszek. Aplikator pokryty. Wkładamy z powrotem. Teraz obracamy i łączymy z żelem. To mi się naprawdę podoba. Procedura zakończona powodzeniem. Czas na test. Ja pierwsza? Naprawdę? Ale super. I aplikujemy na usteczka. Jak dobrze wygląda? Weź lusterko i sama zobacz. Wow, ale pięknie. Uwielbiam ten kolor. To jest genialne. Zaraz głowa mi pęknie. Próbowaliście jakichś sztuczek z TikToka? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, jeśli macie ochotę na więcej.